Na jeziorze stoi łódka, z której wędkarz łowi ryby. Obok płynie motorówka, której kierunek prędkości 10 metrów na sekundę jest taki, że minie ona wędkarza w odległości d równej 10 metrów. Śruba silnika motorówki wzbudza na wodzie fale rozchodzące się z prędkością V1 2 metry na sekundę. W jakiej odległości od wędkarza znalazła się motorówka, gdy dotarły do niego fale wzbudzone na wodzie przez motorówkę? Wypisujemy dane. Przedstawmy na rysunku położenie i sytuację wędkarza oraz motorówki. Bez rysunku nie damy rady rozwiązać tego zadania. Otóż wprowadzam oznaczenia. Wędkarz to to czerwone kółko z białe w środku, a motorówka czerwona. Wędkarz znajduje się w tym miejscu W. Motorówka porusza się wzdłuż tej przerywanej prostej do góry i przechodząc przez punkt A znajduje się w odległości D od wędkarza. I teraz rozważmy sytuację. Motorówka sobie płynie, wzbudza fale, popłynęła dalej. Wreszcie fale docierają z opóźnieniem w stosunku do motorówki do wędkarza. A to z tego powodu, że prędkość fali jest 2 metry na sekundę, a prędkość motorówki 10 metrów na sekundę. Zatem fale, te, które dotrą, pierwsze, które dotrą do wędkarza, będą wyglądać tak. Popatrz, to jest ta fala, która przed punktem A z punktu O została wysłana w kierunku wędkarza. To jest ta fala. OW to promień tej fali kolistej. Gdy fala dotarła do wędkarza, to motorówka oddalająca się z dużą prędkością w stosunku do fali znalazła się w punkcie B. Mamy znaleźć X. Odległość, w której znalazła się motorówka w stosunku do wędkarza. Oznaczam drogę przebytą przez motorówkę V razy T. Jest to odległość O, B. W punkcie O, przypominam, została wysłana fala, która pierwsza dotrze do wędkarza. Droga przebyta w tym samym czasie przez falę jest równa V1 razy T. Ten sam czas jest dla motorówki i dla fali. Krótko mówiąc, droga OB i droga OW zostały przebyte w tym samym czasie, tylko z różnymi prędkościami. Jedna z prędkością V, druga z prędkością V1. Zwróćcie uwagę na bardzo ważną zależność, jaka występuje na tym rysunku. Otóż, gdyby prędkość poruszania się łodzi była mniejsza, to wtedy punkt O leżałby bliżej A. Gdyby prędkość poruszania się łodzi była większa, to punkt O leżałby dalej od punktu A. I wówczas analogicznie punkt B znajdował się bliżej A albo dalej A. Ale niezależnie od tego, jakie są prędkości motorówki i łodzi, zawsze ta odległość do punktu, w którym łódź znalazła się, kiedy fala dotarła do wędkarza, zawsze będzie taka, iż x będzie prostopadłe do promienia, do WO, czyli styczne do okręgu. Przeanalizuj to. Zobaczysz, że niezależnie od prędkości zachodzi ta zależność. Jeśli tak, to niezależnie od prędkości, jaką na koniec tego zadania rozpatrzymy, postawiając do ostatecznego wzoru, będziemy mieli sytuację taką jak na tym rysunku, tylko odległości x będą inne, vt będzie inne oraz v1t będzie inne, ale
przyjrzyj się tutaj temu rysunkowi, geometrii tego rysunku. Ja widzę trzy prostokątne trójkąty. I mają one parami boki do siebie prostopadłe, więc są podobne. Jeśli tak, to korzystamy teraz z podobieństwa trójkątów. I tak, popatrz. VT, czyli BO do X ma się tak jak V1T do D. To nam w zupełności wystarczy. Popatrzcie na tę proporcję, którą zapisałem. Nie wiadomo, jest tylko X. Wyznaczamy X. DV przez V1. Wszystko jest dane, postawiamy dane i znajdujemy 50 metrów. Jeśli chcesz wykonać rysunek dla innych prędkości, proszę bardzo, sprawdź się, żeby sobie utrwalić te zależności. Dlatego, że ja też przez pewien czas musiałem pomyśleć, jak tutaj wybrnąć z tej geometrii rysunku. Okazuje się, że mamy do czynienia z taką sytuacją niezależnie od prędkości jednego ciała, drugiego i zawsze X będzie styczne do czoła fali wysyłanej przez motorówkę.